Rozdział trzeci. Prawda poucza. Szczęśliwy człowiek, którego prawda uczy nie przez symbole i słowa przemijające, lecz przez siebie samą. Nasze poglądy i nasze wrażenia często nas mylą i niewiele widzą. Na co się przyda to wielkie drążenie rzeczy tajemnych i niejasnych, kiedy na sądzie nikt nas nie oskarży o to, żeśmy ich nie znali? Bardzo to nierozsądne, że zaniedbawszy rzeczy pożyteczne i konieczne, z własnego popędu uganiamy się za rzeczami ciekawymi i niebezpiecznymi. Mając oczy, nie widzimy, a po co się troszczyć o rodzaje i gatunki? Do kogo mówi odwieczne słowo, ten obchodzi się bez wyobrażeń. Z jednego słowa wszystkie rzeczy i wszystkie rzeczy mówią jedno. I to jest początek, z którego wszystko pochodzi i który mówi do nas. Bez Niego nikt nie pojmuje ani nie wydaje poprawnych sądów. Dla kogo wszystkie rzeczy są jedno i kto wszystkie rzeczy do jednego sprowadza i wszystkie rzeczy w jednym dostrzega, może być spokojny, stały sercem i trwać w Bogu. O prawdo Boże, spraw, bym był zespolony z Tobą w wiecznej miłości. Nudzi mnie często czytanie i słuchanie o wielu rzeczach. W Tobie jest wszystko, czego chcę i pragnę. Niech zamilkną wszyscy mędrcy, niech zamilkną wszystkie stworzenia przed obliczem Twoim. Ty sam mów do mnie. Im kto jest bardziej w sobie scalony i wewnątrz prosty, tym więcej rzeczy i tym wznoślejszych bez wysiłku zrozumie, z góry bowiem otrzyma światło rozumienia rzeczy. Czysty, prosty i stały duch. Nie rozprasza się w wielości działań, bo wszystko czyni dla chwały Bożej. A i w sobie stara się być nieskory do wszelkiej samoanalizy. Kto ci bardziej przeszkadza i ciąży, jak nie Twoje nieumartwione uczucia serca? Dobry i pobożny człowiek najpierw wewnątrz uporządkuje swoje działania. Zanim je będzie musiał realizować na zewnątrz. I nie ciągną go one w kierunku pragnień, wywodzących się ze złej skłonności. Lecz to on nagina owe pragnienia według osądu prawego rozumu. Kto zmaga się mężniej od tego, który stara się zwyciężyć samego siebie? I to powinno być naszym zadaniem: mianowicie, przezwyciężać samego siebie i codziennie stawać się mężniejszym i czynić w czymś postępy. Wszelka doskonałość w tym życiu złączona jest z pewną niedoskonałością, a wszelkie nasze rozumowanie nie jest wolne od pewnej niejasności. Pokorne poznanie siebie. Jest pewniejszą drogą do Boga niż głębokie badanie naukowe. Nie należy obciążać winą nauki lub jakiejś prostej znajomości rzeczy. Rozważana bowiem sama w sobie jest dobra i przez Boga kierowana. Trzeba jednak zawsze kłaść przed nią dobre sumienie i cnotliwe życie. Ponieważ zaś wielu bardziej stara się wiedzieć, niż dobrze żyć, przeto często błądzą i żadnego nie przynoszą owocu, albo tylko znikomy. O, gdyby użyli takiej staranności, dla wykorzenienia wad i zaszczepienia cnót, jak do poruszania zagadnień, nie byłoby tyle zła i zgorszeń wśród ludzi, ani tak wielkiego rozprzężenia w klasztorach. Gdy nadejdzie dzień sądu, to bez wątpienia nie będziemy pytani o to, co czytaliśmy, lecz o to, co robiliśmy. Ani nie o to, jak pięknie mówiliśmy, ale o to, jak religijnie żyliśmy. Powiedz, gdzież są teraz wszyscy panowie i nauczyciele, których dobrze znałeś za ich życia w pełni pracy naukowej? Już ich dochody inni posiadają i nie wiem, czy o nich samych pomyślą. Za ich życia wydawało się, że są czymś, a teraz o nich cisza. O, jak szybko przemija chwała światowa! O, gdybyż ich życie dorównywało ich nauce, wtedy to oddawaliby się nauce i czytaniu, jak należy! Jak wielu z tych, którzy mało dbają o służbę Bogu, gubi na świecie próżna wiedza! A ponieważ bardziej wybierają to, by być wielkim, niż to, by być pokornym, przeto głupieją w swoich myślach. Prawdziwie wielki jest ten, kto ma wielką miłość. Prawdziwie wielki jest ten, kto się uważa za małego i za nic ma wszelkie zaszczyty. Prawdziwie wielki jest ten, kto wszelkie ziemskie sprawy uważa za gnój, byleby Chrystusa pozyskać. A prawdziwie uczony jest ten, kto pełni wolę Bożą, a rezygnuje ze swojej.